I oczywiście, Malkowicowie, z tej strony kebus i jak supplye kapsułek samych z Paryża nie są najgorsze, to supplye naklejek holo są bardzo niskie i dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy, wytłumaczę Wam dlaczego e, wydaje mi się, że może tak być. No i zapraszam Was do oglądania, zapraszam Was równie serdecznie na stronę Skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem KEBUS odbieracie sobie bonus i dostajecie darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu 35%, także serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chcecie swoje skiny wymienić, link znajdziecie w opisie. A my dzisiaj przechodzimy sobie do naklejek holo z Paryża. Znowu ten temat, ale ja po prostu wolę z wami przekatować Paryż, żebyście wiedzieli wszystko. Niżeli e, później mielibyście e, mieć jakieś pytania odnośnie, chociażby, no nie wiem. Dlaczego e, papier, pa, dlaczego papiery są lepsze od folii? No nie ma folii. Dobra, dlaczego papiery są lepsze od goldów? No chociażby coś takiego. E, nieważne. Przykład trochę z dupy, ale dzisiaj e, gadamy już o samych naklejkach holo. Wydaje mi się, że przyczyną tego może być to, że ludzie zamiast inwestować w same kapsuły, inwestują bardziej w naklejki Holo. Powykupywali sobie te naklejki, trzymają je w ekwipunkach i nikt ich na razie nie wystawia, bo czekają aż się skończy promocja. Rzecz niby oczywista, ale nie dla wszystkich. Zwłaszcza dla nowych graczy, którzy po prostu wchodzą sobie i patrzą, co jest ładne, co nie, bądź na pałę otwierają naklejki i rzeczywiście wtedy może przybyć trochę naklejek, jeżeli taka osoba sobie wejdzie, otworzy i wystawi ją od razu na rynek. To jest wiadomo bardzo fajne pole do popisu właśnie dla inwestorów, czyli dla nas, wtedy możemy sobie taką naklejkę kupić. No, naklejek tańszych jest nieco więcej, czyli na przykład Team Liquid, które moim zdaniem jest jedną z ładniejszych naklejek i dziwię się, czemu jest jej aż tak dużo. No ale najwidoczniej. Tak po prostu musiało być. Wejdziemy sobie jeszcze w y, kapsułę na chwilę. Pozwolę sobie wejść w kapsułki e, i tutaj się na chwilkę zatrzymamy, bo mamy kandydatów, mamy legendy, wiadomo, jest ten podział. E, ale, tak jak mówię, dalej jestem zdania, że kandydaci wypadają najlepiej. Póki co to się utrzymuje, jak będzie po, po, końcu, po, po, po końcu promocji, no to zobaczymy jak to wszystko się ustatkuje. W każdym razie, jeżeli chodzi o naklejki Holo z samego tego pojemnika, no to tutaj mamy bardzo fajne typy, czyli właśnie Mouse. No jak widzimy ten Liquid mimo fajnego wyglądu jest jeszcze tani. Face, Fluxo. Greyhound Gaming czy Complexity. I tutaj mamy naprawdę fajne naklejki, już, abstrahując od wyglądu, po prostu naklejki inwestycyjne, czyli na przykład Mouse, który co event robi naprawdę dużą procentówkę. Są to takie, no nie wiem, regułowe pewniaczki, chociaż nie lubię używać tego określenia, wiem, że go używam. Jak wiemy, zawsze gdzieś tam ryzyko inwestycyjne jest. No, i to chyba na tyle. W razie pytań piszcie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się ją.